czy mam jakiś diagram. Dzień dobry, witamy ponownie na naszym kanale, który zwie się The Girls Club. Dzisiaj po wielu prośbach i błaganiach z waszej strony Aleksandra wraz z Sandrą nagrywają rozwiązywanie egzaminu ósmoklasisty. Słuchajcie, wszystko na świeżo. Dzisiaj odbył się egzamin z matematyki i my od niego zaczynamy. Niestety nie ma żadnych tablic, które coś tam może nam pomogły, jak rozwiązywałyśmy matury, ale kto wie, być może one wcale nie będą nam potrzebne. Ja jestem trochę przerażona, bo będzie trochę przypał, jak to nam pójdzie gorzej niż matury. I jeszcze podkreślmy, my nie przechodziłyśmy nigdy przez pisanie egzaminu ósmoklasisty. Pisałyśmy egzamin gimnazjalny. Ja swój pisałam... Ja swój 6 lat temu. To ty 8. Zapraszamy do oglądania. Zaczynamy. Zadanie pierwsze. Zadanie pierwsze. Prawda, fałsz na matmie? 24, 25. Proszę, się troszkę nie wyspa. 1, prawda? Podczas letnich igrzysk olimpijskich średnio zdobywano 3 złote medale. A kiedy są letnie? Nie no, to chyba dotyczy. A wszystkie są letnie. No tak, no średnia to wychodzi 3. 3. No to prawda. Oho, zaczyna się. Zadanie drugie. Numero 1, jakiś kalkulator się tutaj nam przydał. A czy na tym można używać kalkulatora? Pamiętam, że na maturze można, ale tak. Czy my możemy używać kalkulatora? W trakcie egzaminu nie można korzystać z kalkulatora. Nie! No dobra, no to w takim razie odpada, nie możemy używać. Karteczka i liczymy pisemnie, moja droga. Ale dobra, nie, no ja już policzyłam. No jak policzyłaś, to niech będzie. Która z tych liczb jest największa? Y. Y, dobrze. Jezu, nie ziewaj! Proszę, będzie troszkę nie wyspa. Co, ten sam mianownik? O kurde, słuchajcie, ja to w głowie już nie mnożyłam milion lat. A mi wyszło zero. No. Dobrze, czyli bejca zaznaczałam. Boże, znowu te potęgi. Zadanie czwarte. Nie pamiętam tego cały czas. Czyli to będzie 6 razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobrze, odpowiedź B. Okej, okay, ufam ci. Zadanie piąte. Piąte. Jest podzielny przez 10. Ile to mnożenie? 1 razy 2 to jest 2. Brawo. Gratulacje. 4 i razy 5 to jest 120. O, i to jest podzielne przez 10, ale... Ej, to jest podzielne przez 10. Ale ja nie wiem, że tak zawsze wychodzi. No dobra, a jakie uzasadnienie? Drugie trochę chyba bez sensu, żeby to była reguła, że jest podzielne coś przez 10. To prawda. Nie no, ja bym... Nie no, to trzecie mi trochę przekonuje. To zadamy A, bo 3? No dobra. O, podatki. Nasz ulubiony temat. Słuchajcie, ja od tego mam księgową. No właśnie. 18% podstawy obliczenia podatku pomniejszone o 556. A nie jest tak, że najpierw pomniejszasz o... No właśnie pytanie, co jest pierwsze, bo ja nie czyli jakby nie 18% rozumiem. Podstawy obliczenia podatku pomniejszone. Czyli ja rozumiem, że najpierw pomniejszam? Ja chyba bym najpierw pomniejszyła. No dobra, dajmy B. Do liczby minus pierwiastek z 10 dodajemy 5. Co? Dobra, a pierwiastek z 10? To ile to? Minus 2 pierwiastki z... Nie. Ale dobra, ale mamy najbliżej pierwiastka z 10, będzie pierwiastek z 9, co wynosi 3, tak? Tak, czyli to musi być trochę większe niż 3. Ale to jest na minusie. A pierwiastek na minusie nie może być jakby pierwiastek jakby na minusie, bo przecież jakby odwrotnością jest potęga, a potęga jest zawsze na plusie. Dobra, a jaki jest pierwiastek z minus 9. Mogę, no nie może być minus 3. A jak ty chcesz oszukiwać? Dobra, musimy coś strzelić po prostu. Jaki jest kolejny pierwiastek, który znamy na 100%? 16. Nie, co? Tak. Jak się liczy pierwiastki? To ten pierwiastek z 10 jest gdzieś tam po środku. Z haczykiem jakimś 3 tam coś małym, tam. No. Dodać 5 to będzie 1, 8, tak? Czyli odpada tak czy siak B. Dobra, dawaj A. Ja mówiłam na maturze, że musi być jakiś Pitagoras. Na egzaminie tak samo. Liczba alfa. Mhm. I liczby B i C różnią się o 1. 32 dodać 8, 41. O, jest taka odpowiedź. Ach, te wszystkie kupowanie zeszytów. I to przez ale. Po co ci na koniec roku tyle zeszytów? Tak, podzielić na 4.
Czyli 9 zł. Nie, ja nie lubię takich zadań. Boże, dzielenie pisemne. Jak to było w ogóle? Co się tak śmieszy? 25? Czyli odpowiedź B. O, ty lubisz takie zadania. Jej, trójkąty. No to proste. 48? To tyle ma właśnie alfa. Dziękujemy, dziękujemy. Wiecie, jak to się skończy? A, że będziemy rysować. No. Czyli ona podzieliła, ona co 10, jakby 10 10, tak, a ta druga 25. A one się nie dotykały ze sobą co 10 cm po prostu, w sensie na każdy, co drugi raz z tą piątą? A, to będą na dziesiątkę każdą Na każdą dziesiątkę, czyli 5 razy. Raz, tak, no. Skrzynia ma kształt prostopadłościanu. Czym jest prostopadłością? Musimy znaleźć na pole. Nie no, objętość chyba na no druga. Nie no, kochana, no, metr sześcienny to musi być pole. Proszę, ja się troszkę nie wyspa. Nie no, jak sześcienne to właśnie objętość, pole to byłoby kwadratowe. Tak? Więc słuchajcie, moi drodzy, liczymy. To trzeba pomnożyć. Pewnie tak. Zadanie 14, odpowiedź C. Zdać sobie oba klatki podstawowe. Jeżeli ma jeden z nich 80 i skleił je razem, no to razem mają 160. No tak, no ale to w takim razie ci się dwie ściany sklejają ze sobą, to trzeba to odjąć. Nie, ale do tego musimy znać pole, znaczy wzór. No dobra, to możemy coś strzelić. Ja bym wzięła jakieś 128. Dobra, teraz słuchaj, moja droga, otwarte. Paweł powiedział, źle rozporządziłeś tą czekoladą. Bo według jego obliczeń cała tabliczka to jest 13 dwunastych. Nie starczy. Smutna buźka. No, na pewno nam zaliczą. Ja Państwu pokażę, drodzy Państwo. Widzicie, nie starczy. Nie, biedny. To lecimy do Bocianowa, słuchajcie, bo tam Bartek i Adam mieszkają w Żabnie. O kurde, czemu jedzie tak pod kątem? Więc tutaj jest 5x. Ta po przekątnej równa się 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Źle policzyłam? Nie 15? 9, 10, 11, 12. Tak! Czyli o 17.56 dojechał. No i to jest porządny chłopak. Dobrze, no to teraz jeszcze słuchajcie, Ania kupuje karmę dla pieska. Ania, to jest całe 17.60. Tyle wydała na 6 puszek. No dobra, to będzie 2,93 kosztuje jedna puszka. Chyba. Ja nie wiem. Zadanie za 3 punkty. Dalej jest prostokąt ABCD. Oblicz długość odcinka DS. DS to jest takie Nintendo Dual Screen. Jak byłam mała, to miałam i grałam w karmienie piesków. Czyli co najpierw trzeba obliczyć tą przekątną. Jakoś tam. AC jest równe 20 cm. Co nam to daje? Absolutnie nic, bo ja nie wiem, jak to rozwiązać dalej. Ale ja myślę, że za to możemy dostać jeden punkt. Dobra, przyznajemy sobie punkt. Wydaje mi się, że i tak chyba w miarę zdałyśmy ten egzamin. Zadanie numer 1. O nie, jakim cudem przy pierwszym zadaniu zrobiłyśmy błąd? Coś my nie ogarnęłyśmy. Dlaczego my tego nie ogarnęłyśmy? Ja nie chcę nawet wiedzieć, zobaczmy dalej. Zadanie drugie B. Dobra, trzecie. BC. Wspaniale. A 3? No dobrze to! Jakim cudem A? Czyli widzisz, najpierw trzeba pomnożyć, a dopiero na koniec się te podatki 18%? Odejmuje. Kurde, może faktycznie. Ale jakby ja uważam, że to jest bardzo taka otwarta interpretacja. Tak. B. Ojoj. Jak to nie? O. 14C. Brawo, Ola. 17,56? 17,56. I tam też dwa. Nie, tutaj nawet trzy były na tym. Jedna puszka karmy kosztuje. O ja coś. A 3,60? A my coś źle policzyłyśmy? Dlaczego? A co ja zrobiłam nie tak? Hmm. Nie ma chyba tragedii. A od ilu się zdaje procent? Raz, dwa, trzy. A jest w ogóle coś, że się zdaje egzamin? Może tu nie ma chyba procentowości, co? Dałyśmy radę. Nie było tragedii. Nie było tak źle. Jakby mi ktoś przypomniał wzory wcześniej, może? Znowu? No, znowu. Polski? Polski. Po krótkiej przerwie witamy. Już? O Jezu, ale dużo tego pana Tadeusza. Dobra, nie, przechodzimy od razu do pytań, słuchajcie. My czytałyśmy na maturę pana Tadeusza. Otwórz kolejność argumentacji sędziego. Co drugie zdanie trzeba przeczytać? Nie, Ola, to trzeba jest przeczytać, bo zobacz, ile jest odwołań do tego tekstu. Pan Tadeusz Adam Mickiewicz. Goście weszli w porządku i stanęli kołem. Pod komorzy najwyższe brał miejsce za stołem. A
Absolutnie nie mam zielonego pojęcia, o czym był ten tekst, ale przechodzimy do pierwszego pytania. Zwrócenie uwagi na różne rodzaje grzeczności. Czy D to nie będzie jeden? Pierwsze? No i co, i C i B? Chyba tak. No tak zróbmy. Cześć! Zmieniamy baterię. Więc tak jakby, wiesz, trochę przygadał, że Tadeusz tego nie zrobił. Może reakcja Podkomorzego na zachowanie Tadeusza. No dobra, no. Dlaczego grzeczność jest ważna? Bo każdemu się należy. Wiecie, już wtedy Adam Mickiewicz był treat people with kindness. Teraz Harry Styles przeczytał Mickiewicza przed swoją solową tak karierą i stwierdził, biorę to. To chyba prawda jest. Znaczy, pielęgnowano staropolskie obyczaje, dlatego to było nazywane centrum polszczyzny. Nie wiem. Tu też trzeba się odwołać do całego utworu pana Tadeusza. Ale to chyba nie. Dobra, dawaj fałsz. Tren to tren. Tak. Rodzaj literacki to był dramat, że tam wiersze i że powieść. No to balladyna odpada. Tak, bo jest napisana... Bo to dramat. Tak. Zemsta... Zemsta była na maturze, prawda? No. Zemsta tak, jest dramatem, czyli Quo Vadis. Dobrze, to D. A dlaczego? Bo jest jakiś podmiot liryczny? W czym był podmiot liryczny? Ha, ha, ha. To było w wierszach ten podmiot liryczny? No chyba bardziej w wierszu. No to odpada. Co jest dalej? Co to za jakiś plakat? Wybierz jedną kartę z kalendarza, następnie podaj tytuł lektury obowiązkowej, do której... Nawiązują elementy graficzne? Bo na przykład karta numer 2 to jest na pewno balladyna. Karta numer 1 to będzie mały książę. Dobra, Sandra, lecimy z kolejnym zadaniem. Jezu, widzisz ten tekst? Teraz ja mam czytać? Tak, proszę. Tadeusz Płużański, przyjaciel mądrości. To Ola. Pierwszy krok ku filozofii skłania do prób określenia, czym ona jest. To był bardzo taki ciężki tekst, taki mądry. No, że mądrość jest taka wrodzona, a wiedza jest nabyta. Jedno nie równa się drugiemu. Wybierz te, które kochają, wybierz taką odwagą cywilną. Ty kamienie na szaniec. Dobrze, dlaczego? Bo tam... Zośka? Kurde, słuchajcie, już nie pamiętam, jaka była dokładnie treść tych kamieni. Imię słowne, jakie pytania odpowiadają? Kurde, bo imię słowy się dzieliło na jakieś 4. Zobacz, ale dobra, jeżeli wybierzemy przymiotnik, a czy imię słów cokolwiek, on pełni funkcję czego? Dopełnienia czy przydawki? Dopełnienia chyba. A co ma więcej sensu? Imię słów czy przymiotnik, że jest dopełnieniem? Nie no, przymiotnik to jest imię słów, znak trochę bez sensu dziwnie, chyba. Nie, dobra, BD. Uzupełnij zdania wyrazami z nawiasów, zapisz wyrazy we właściwej formie gramatycznej. Obecnie rozważa wybór jednego z dwóch... Co, techników? Techników? No nie, bo techników to chyba byś powiedziała o technikach takich... Co no prawda z dwóch technikum. Tak. Zredaguj zaproszenie z cyklu Poznajemy filozofię. Przybądź szybko, poznaj filozofię. O, a jaki był temat? A, bo są dwa do wyboru. Rozprawki, w której rozważysz trafność stwierdzenia, że w trudnej sytuacji człowiek poznaje samego siebie, w argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu. Balladyna. Albo opowieść Wigilina. Bardzo mądrze. Wyobraź sobie, że jeden z bohaterów literackich z lektury obowiązkowej przeniósł się do twojego świata. Napisz opowiadanie o waszej wspólnej przygodzie, podczas której bohaterowi temu przyznano tytuł Przyjaciela Mądrości. A kto by taki mógł być z... Mały książę. No. On by mógł być przyjacielem mądrości. A możemy to sprawdzić? Możemy. Oczywiście, że możemy. Zaraz wszystko się okaże, że jest nie tak. DCBA. Ha, easy. Jaaas. FP, easy. PP, A czyli faktycznie jednak A czyli początkowa moja myśl była dobra, okej. Okay. Ja nie pamiętałam. A tu? C. C. Dobrze. O, co jednak B, a co B, C? Jednak przydawka. No i co? Techników jednak. Techników się jednak mówi, że rozważam pójście do jednego z dwóch techników. Kurde, a mi się skojarzyło, że to jest taki że wiesz, technik, no. Który robi coś tam. Ja sprawdźmy do techników. No faktycznie. Kogo, czego, no. Może to zapamiętam. Człowiek się uczy każdego dnia. No dobra. Ale zdałyśmy. Zdałyśmy, brawo. Easy. To jest koniec egzaminów na ten rok. Więcej nie rozwiązujemy. A może jakieś egzaminy zawodowe? Co by się tu puknij? Drodzy Państwo, w związku z tym, że egzaminy dobiegły końca, jeżeli macie jakieś propozycje rozwiązywania rzeczy, które wysilą nasze mózgi, może na razie wystarczy. Egzamin dostępny na medycynę i prawo.
To wiecie co? To ja proponuję, zróbmy tak, oddzielne odcinki. W jedną sobotę o godzinie 12 Ola wrzuci swój, jak rozwiązuje ten egzamin wstępny, a w kolejną sobotę ja jakieś, wiecie, quizy na quiz.pl. Jak dobrze znasz Alex Mando style. Ej, to byłoby zabawne. Do tych, którzy rozwiązywali egzamin ósmoklasisty w tym roku, mamy nadzieję, że poszło wam równie dobrze, co nam, a nawet lepiej. I co, widzimy się, słuchajcie, przypominamy, w każdą sobotę o 12, a czasami niespodziewanie, tak jak z tym odcinkiem, na kanale The Girls Club. The Girls Club. Buziaki. Żegnamy się. Cześć. Pa.